drodzy Państwo, jedyne co nam w tej chwili pozostało, to tylko mieć nadzieję na to, że jesień będzie jeszcze piękna i będziemy mogli się tą fontanną cieszyć w spacerach. Jeszcze o zabranie głosu poproszę pana Aleksandra Filipowicza, syna i spadkobiercę prac autorki rzeźby Fryderykowi Chopinowi, Marii Jareny. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo wzruszony, że dożyłem. Thank you.